Hej, witam się z Wami bardzo serdecznie, moi kochani. Dziś jeszcze nie przychodzę z nowościami, a przychodzę z propozycją relaksu przy moich najukochańszych zapachach czysto kwiatowych lub czysto kwiatowo-owocowych. Nie znajdziecie tutaj moich wszystkich perfum kwiatowych czy kwiatowo-owocowych. Nie będzie tu perfum takich cięższych, kwiatowo-ambrowych czy kwiatowo-piżmowych. Nie będzie tu też perfum moich ulubionych, słodszych, deserowych typu Gourmand. Tu będą takie czyste, floral albo floral fruity. Takie moje najukochańsze of all times. Kilka też takich, które są ze mną od niedawna, ale zostały moimi ulubionymi. Będzie też dwóch gości specjalnych. No i inne tam dodatki przy okazji, wspomnę tylko. Także kto ma ochotę na taki typ relaksu przy pięknych woniach i zapachach, no to zapraszam serdecznie. Zacznę, słuchajcie, od gości specjalnych, bo chcę tu wspomnieć o perfumach właśnie kwiatowo-ambrowych, takich z intensywniejszą bazą, Paco Rabanne Ultraviolet, dlatego że dostałam od jednej z Was pytanie, prośbę z rekomendacją perfum fiołkowych. I to idealny przykład perfum, idealnie faktycznie fiołkowych. To jedyne takie perfumy typowo fiołkowe, jakie ja znam. Bo jest wiele perfum, które mają tego fiołka gdzieś jako akcent lub jako dodatek przy innych kwiatach tam w całym rozłożystym bukiecie. Tu natomiast ten fiołek naprawdę dominuje. To są takie fiołeczki zamknięte w bańce baśniowej albo futurystycznej kapsule, no zależy jak na to patrzeć. No mnie futurystycznie się nie kojarzą, ponieważ wtedy to jakoś kojarzy mi się z czymś zimnym. Tak jak też mogłybyśmy mylnie skojarzyć ten zapach, patrząc na kolor tego flakonika. Natomiast nic bardziej mylnego, ten zapach jest bardzo ciepły, kwiatowo właśnie ambrowy, kwiatowo-bursztynowy, słodki, waniliowy, opruszony lekko tymi przyprawami dla moim zdaniem równowagi i balansu tej słodkości. Natomiast no, typowo fiołkowy i niezwykły, bo nie spotkałam innych perfum typowo fiołkowych. Także ja polecam, to tylko taka uwaga i odpowiedź na komentarz, który otrzymałam tu na kanale. Drugim gościem specjalnym dziś są perfumy Shea Emporio Armani. Chciałam tu szybciutko jeszcze raz o nich wspomnieć, ponieważ tam w poprzednim filmiku powiedziałam, że doznałam lekkiego rozczarowania przy tych perfumach, licząc na większą trwałość. No i tak było, z tym, że mi chodzi tu faktycznie o trwałość Armani, nie trwałość perfum ogółem, ponieważ te perfumy nadal są bardzo trwałe, tak? Chodziło mi jedynie w porównaniu do innych perfum Armani. Natomiast one faktycznie bardzo dobrze projektują, utrzymują się na mnie 5-6 godzin, także nie jest źle. I zapach naprawdę cudowny. Otwierają się tak świeżo, cytrusowo w połączeniu z gruszką, co ja bardzo kocham. Także naprawdę i takie pudrowe, czyste, waniliowe, przepiękny zapach, naprawdę. I one należą do jednych z tych perfum, które dokupuję. Czyli to nie są perfumy, które gdzieś tam kupiłam i one będą ze mną dopóki się skończą, a potem to nie wiadomo. Ja wracam do tych perfum, ok? No. A teraz przechodzimy do naszych zacnych gości dzisiejszego odcinka, dobra? Zacznę tu od perfum Dreams Avon, które już są discontinued i bardzo ciężko je znaleźć i zdobyć, zakupić. Natomiast czasem mi się to udaje. Zobaczcie, dziś dojechał do mnie nowy, zapasowy flakonik. Za 30 funtów udało mi się znaleźć na eBayu. Dla mnie te perfumy idealnie współgrają nie tylko z moją skórą, ale z moją duszą. Słuchajcie, są przepiękne. Typowo owocowo-kwiatowe. Otwierają się faktycznie tak soczyście. Mają niezwykłe połączenie w tym otwarciu, słuchajcie, soczystej, słodkiej śliwki z gruszką znowu i bergamotki, więc nie jest to typowo słodkie otwarcie, a słodko-kwaśne. Jest to naprawdę niezwykłe. W sercu mamy tutaj bukiet kwiatów, które ja kocham, szczególnie irysów, które tutaj no, bardzo wyczuwam. No i taką
muskową, waniliową bazę, ale ta wanilia się tu jakoś specjalnie nie wybije. Ta baza tworzy coś na obraz takiej pudrowej chmurki, natomiast nie mylić z chmurką kokosową, o której wspominałam w innych filmikach, ok? Tu chodzi mi o pudrowość taką typu perfum luksusowych lat 90., coś w tym stylu, ok? Także tak, ja bardzo kocham ten zapach i póki uda mi się zdobywać te perfumy gdzieś online, to dopóty będą ze mną. Mam nadzieję, że jeszcze długi, długi czas, słuchajcie. A jak byłyśmy przy fiołeczkach, no to przypomniały mi się perfumy Yves Allure, bo to przecież jedne z moich ulubionych z linii Yves, z Avon również. I one mają w otwarciu, słuchajcie, dosyć sporą dawkę fiołeczka, z tym, że tutaj te fiołeczki nie są dominujące, ponieważ znowu mamy tu w otwarciu słodziutką, soczystą śliweczkę oraz frezję. I znowu mamy też tu irysy, ale w serduszku, neroli, które ja kocham. No i znowu ta baza nie jest znowu taka intensywnie piżmowa czy taka muskowa, tylko tworząca znowu tą taką pudrową aurę, słuchajcie. Tak. Ja niejednokrotnie tutaj dostaję komentarze co do perfum z Avonu, jako że miałyby być one wszystkie nietrwałe lub wszystkie do niczego. No ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ jeżeli jakiś zapach z Avonu nie jest trwały, to ja o tym mówię. Ja mogę jedynie mówić za siebie i o moich doświadczeniach, nie o doświadczeniach innych. I uważam, że ta trwałość perfum naprawdę zależy nie od tego, czy one są z Avonu, bo mogą to być perfumy Armani. To zależy naprawdę od osobistego odbioru i od tego, jak perfumy układają się na kimś, na czyjejś skórze, jak współgrają z czyjąś chemią. Dla mnie te perfumy są no tak średnio trwałe, natomiast ja kocham ten zapach. Średnio trwałe mam na myśli, czuję wokół siebie tak do 4 godzin. Są dosyć subtelne, co nie znaczy, że jakieś słabe. Absolutnie nie. Po prostu nie są intensywnie uderzające, nie są typem tych perfum mocarnych z pazurem. Są naprawdę przepięknie skomponowane, tak pudrowo-kwiatowe, powiedziałabym, z nutką owocową, bo te bardziej owocowe. I powiedziałabym, że te dużo trwalsze, dużo dłużej projektują na mnie niż te. Niemniej te również bardzo kocham. Jeszcze, żebym nie zapomniała, jeżeli jesteśmy już przy fiołeczkach, to tu też w Ceruti 1881 mamy dodatek fiołka, ale właśnie znowu nie jakoś w sposób dominujący. Ja Wam tu wstawię, tak jak mówiłam, screenshot z Fragrantiki, żebyście mogły zobaczyć, jak ten wachlarz, ten cały bukiet jest tu rozbudowany w tym przypadku. Te perfumy poznałam dzięki mojej mamie, jak już tu wspominałam na moim kanale, to ona zaraziła mnie miłością do tych perfum i to od mojej mamy dostałam pierwszy flakonik tych perfum w prezencie. I w ten sposób narodziła się moja miłość do nich. Na początku był to dla mnie zapach dosyć trudny. Bardzo mocno na mojej skórze wybijały się głównie cytrusy. Cytrusy owite właśnie tak opruszone pudrem. I znowu tutaj jeszcze bardziej czuć ten puder, tą chmurkę pudrową, nie kokosową, okay, tylko właśnie pudrową, luksusowych zapachów lat 90. No według mnie są to perfumy kultowe i naprawdę niezwykle skomponowane, takie oryginalne, powiedzmy, bo mamy tutaj bardzo, bardzo rozbudowany bukiet kwiatowy już w otwarciu, a w sercu mamy różne przyprawy i taki właśnie zapach lekko łąki, bo mamy tutaj rumianki. No przepiękny jest to zapach, przepiękna kompozycja. I mimo, że są nazwane nawet tam gdzieś pomiędzy innymi jako ziołowe,
czy jako tam jakoś świeże, to ta świeżość nie jest dla mnie uderzająca. Ona jest dla mnie uspokajająca i taka komfortowa, powiedzmy, przynosząca ukojenie, niepobudzająca. Mimo że są w moim odbiorze świeże, to nie świeżo energetyzujące. Nie, nie, nie. One są dla mnie świeżo uspokajające, komfortowe. I taki powiew luksusu, słuchajcie, jest to dla mnie. No i oczywiście mama. A jak już wspomniałam o zapachach cytrusowych, orzeźwiających, energetyzujących, to muszę tu wspomnieć o kolejnych, jednych z moich ulubionych perfumach kwiatowo-owocowych, Dolce & Gabbana Light Blue Intense. I ta wersja podoba się mnie najbardziej. Ja tu otwierałam je z Wami niedawno na kanale, na plaży, no w kąciku na plaży, okej. Okay. I to pudełeczko też bardzo zrobiło na mnie wrażenie, takie zamszowe, mięciutkie, no naprawdę. I mimo że są to perfumy bardzo świeże, to nie są dla mnie świeżo drażniące, absolutnie. One są świeże w taką stronę, że mnie to pobudza, energetyzuje. To jest dla mnie taki zaszczyk energii na śniadanie. O, jak spryskałabym się nimi rano, to byłabym gotowa do akcji. Ale nie w stronę tych... To nie są te perfumy, słuchajcie, Marzenka on Fire, ponieważ to nie jest zapach taki, wiecie, zmysłowy z pazurem. Nie w tę stronę. To są perfumy takie krzepkie, pobudzające do zadań specjalnych na resztę dnia. Faktycznie dodające energii w taki sposób. Faktycznie te cytrusy tu są wyczuwalne najmocniej, chociaż nie właśnie jakoś w sposób dla mnie irytujący, bo one w otwarciu są połączone z jabłuszkiem. No i potem mamy jeszcze delikatne przejście po taką muskową bazę, chociaż mimo że ta baza jest muskowa, znowu to tworzy taki po prostu efekt lekko pudrowy. Nie są to perfumy typowo pudrowe, tak jak zresztą tamte, które już wspominałam tu, ale właśnie one mają taki efekt lekko pudrowy, ponieważ nie są to perfumy owocowo-piżmowe czy ambrowe. Nie, 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 to są takie czysto owocowo-kwiatowe, ok? Muszę tu też wspomnieć o jednych kolejnych z moich ukochanych zapachów kwiatowych, Calvina Kleina, tym razem Eternity Moment, już na wykończeniu. Kolejna buteleczka do mnie już jedzie, powinny dojechać również dziś, tak jak Dreams, tylko że to inny sprzedawca, więc jeszcze nie dojechały. Tu znowu mamy przepiękny, inny nieco bukiet, niezwykłe otwarcie z lichee, takie otwarcie bardzo świeże, w sercu piwonie, jaśmin i lilie, no przepiękne, ale co jeszcze mamy w tym sercu? Mamy jeszcze Passion Flower, jak pamiętacie, czy może nie, no to wspomnę, ja kocham produkty Blessed Bees, przede wszystkim kocham ich Passionately Positive Balm, który, te palmy, wszystkie Blessed Bees są zrobione na bazie, słuchajcie, coconut oil, cocoa butter i beeswax, a potem dodatek mają taki, jak tam jest wspomniane, no tu właśnie jest dodatek Passion Flower, który ma wiele dobroczynnych wręcz właściwości. O tym można poczytać na stronie Blessed Bees. I ja tu przygotowałam, żeby Wam pokazać, bo dzisiaj przyjechał do mnie nowy słoiczek, bo mój już prawie na wykończeniu, poprzedni. O, chcę Wam pokazać, zobaczcie. A tu mamy już jeden całkiem pusty, drugi całkiem pusty i jeszcze puste również maleństwo. Wszystkie Passionately Positive. To wszystko ten sam balm, bo zamawiam również Dandelion Balm od Blessed Bees, ale nie używam go w takich ilościach jak właśnie tego. Chciałam tutaj wspomnieć tak na marginesie, bo ten Passion Flower naprawdę ma wspaniałe właściwości. Natomiast wracając do perfum Eternity Moment Calvina Kleina, no to otwarcie i serce jest naprawdę tutaj niezwykle świeże, a jednocześnie aksamitne. Ale ta aksamitność jest według mnie tutaj uzyskana dzięki znowu temu
drewnu kaszmirowemu w bazie. Ja o tym wspominałam przy okazji perfum Mercedes-Benz. Tam też ten kaszmir jest w bazie i faktycznie też wspominałam, że nie istnieje coś takiego jak drzewo kaszmirowe czy drewno kaszmirowe, to po prostu terminologia używana jedynie w perfumiarstwie, co opisuje taką mieszankę, słuchajcie. Mieszankę cedru z ambrą, piżmem, odrobiną wanilii. Jest to coś takiego puszystego, powiedziałabym, delikatnie orientalnego, jak mleko w proszku z wanilią w tle piżma i ambry i cedru. No faktycznie to w naszym mózgu jest jakoś rejestrowane w tym momencie jako taki velvety, smooth, aksamitny, kaszmirowy szal. No przepiękna tutaj jest ta baza. Naprawdę bardzo kocham ten zapach i tak jak mówię, kolejna buteleczka powinna dzisiaj do mnie dojechać. Kolejnymi bohaterami dzisiejszego filmiku są perfumy Hugo Boss Femme, które przepięknie się tu otwierają, soczyście i cytrusowo, powiedziałabym. Ja, słuchajcie, pierwszy flakonik dostałam od jednego z moich braci kilka już lat temu dobrych na urodziny w prezencie. I od tamtej pory jestem zakochana w tych perfumach i od tamtej pory zawsze są na mojej półeczce. To kolejne z tych perfum, które ja dokupuję i zawsze ze mną są. Tak jak zresztą większość z tych, z tymi też tak już będzie, chociaż to nowość w moich witrynkach. No przepiękny jest to zapach. Znowu mamy tutaj bardzo zbliżone serce, słuchajcie, takie różano-liliowe, jaśminowe, ale otwarcie mamy bardziej owocowe, połączone też lekko z świeżością frezji. I tutaj w bazie mamy coś niezwykłego, bo mamy lemon tree, czyli znowu tą bazę mamy również taką świeżo-cytrusową, taką soczystą. To przepięknie się przeplata. I mamy tutaj też w bazie dodatek bursztynowy, natomiast to nie tworzy takiej typowej, cięższej bazy i nie można by było zaklasyfikować tych perfum jako kwiatowo-piżmowych czy kwiatowo-drzewnych. Nie, to dalej zapach kwiatowy, kwiatowo-owocowy, kwiatowo-owocowy. Bo faktycznie tutaj te owoce nadają tej niezwykłości, soczystości, tej świeżości cytrusowej. Naprawdę jedne z moich hitów. No kocham, kocham je. Kiedy myślę o otwarciu cytrusowym, to od razu na myśl przychodzą mi jedne z moich ulubionych też perfum kwiatowych, kwiatowo-owocowych z Avonu, Faraway Infinity. I ja wiem, że to przykład perfum, które albo się kocha, albo się ich nienawidzi. No ale jeżeli ktoś ich nie lubi, to nie wiem w jakim celu przychodzi tutaj, bo miałam takie już epizody kobiet przychodzących pod moje filmiki, piszących mi bardzo obraźliwe słowa w kierunku tych perfum, tak jakbym co najmniej to ja je stworzyła. Więc jeżeli macie pretensje do tego, jak te perfumy pachną, no to ja proponuję zaadresować te swoje słowa do pani Honorine Blanc, która je stworzyła, ok? No, to tak na wstępie. Pani Honorine Blanc stworzyła wiele przepięknych zapachów, które można znaleźć w moich witrynkach. I nawet powiem wam, o, pamiętam jak kiedyś dawno otwierałam tutaj na kanale perfumy Women przy okazji przedstawienia wam moich ukochanych zapachów jedynie Calvina Kleina, to tam jeszcze przed sprawdzeniem nawet kto stworzył te perfumy, ja wiedziałam, że ja skądś tego kreatora znam, serduszko tych perfum i faktycznie okazało się, że jednym z współtwórców tej przepięknej kompozycji jest pani Honorine. Ale wracając tu do tej kompozycji, Faraway Infinity, no mamy tu przepiękne, jak dla mnie, otwarcie, takie aksamitne, gładkie, a jednocześnie świeże, krzepkie i cytrusowe. Później serduszko rozściełane przepięknie, czystym, świeżym jaśminem i w bazie mamy taki piękny dywanik waniliowo-paczulowy. No przepiękna jest to kombinacja dla mnie. Dla mnie tak właśnie pachnie Paryż wiosną, słuchajcie. Ja mogę tu mówić tylko o moim odbiorze, o moich doświadczeniach, nie mogę tutaj mówić za nikogo innego i zawsze mówię, że
zanim się coś zakupi, to należy samemu przetestować, bo każdego gusta są inne. Każdemu ten nos rejestruje zapachy nieco inaczej, każdemu też podoba się co innego. No ja na przykład nie mogę zaakceptować zapachu większości zapachów Marka Jacobsa. Jest to dla mnie... No nie będę tu wnikać, bo nie o tym dziś mowa, ale no różne są gusta, ok? Ja się tu nie zamierzam tłumaczyć z tego, co mi się podoba i co ja kocham, a ja te perfumy kocham i tym się tutaj właśnie dzielę. Dzielę się tym, co ja lubię i tym, co ja kocham. Ja tu nie jestem sponsorowana, nikt mi nie płaci za to, co ja mówię, ani nikt nie podszeptuje mi tu do łóżka, o czym ja mam tutaj mówić. Kolejną moją miłością kwiatową to od całkiem niedawna, słuchajcie, ale już jestem z nimi zapoznana tak bliżej, są perfumy znowu Calvina Kleina, Eternity Aromatic Essence, które znalazły się w moim posiadaniu jedynie dlatego, że szukałam perfum z domieszką lawendy. One jeszcze dodatkowo mają akcent kokosowy, wody kokosowej, więc nie mamy tutaj tego efektu gourmand, ponieważ nie mamy tutaj tej gęstej, kremowej chmurki, to jedynie akcent taki tropikalny, powiedziałabym. Ale jednocześnie, słuchajcie, ten flakonik i ta nazwa znowu idealnie pasuje do zawartości. Znowu, tak jak mówiłam przy Eternity Flame, również, ponieważ, no tak jak mówiłam przy Obsession Night, tam było zupełne zaskoczenie i spodziewałam się czegoś zupełnie innego po tej nazwie i po kolorze, który widziałam we flakoniku. Tutaj idealnie ten przepiękny kolor pasuje do tego, co wybija się nam z tego flakonika. Przepiękny, aromatyczny, świeży, taki z taką bryzą morską, słuchajcie, zapach. Jednocześnie właśnie uspokajający z domieszką lawendy już w otwarciu. Ale nietypowo uspokajający, również taki aromatycznie energetyzujący lekko, ponieważ oprócz lawendy mamy tu też limetkę i jakieś tam przyprawy. No naprawdę przepiękny zapach, przepiękna kompozycja. Jeszcze są w drugiej cenie, nadal sprawdzałam, bo no, wyszły w tym roku, to nowość, ale no, ja uważam, że są tej ceny warte, ponieważ no, bardzo mi się spodobały. Z trwałością też jest bardzo dobrze, przynajmniej u mnie. Czuję wokół siebie do kilku godzin i przynajmniej z mojej skóry projektują przepięknie, bo też mam pytania, kiedy mam je na sobie, ludzie pytają mnie, co tak pięknie tam ode mnie emanuje, czym tak pięknie pachnę, ok? Ja ogólnie powiem wam, często dostaję takie pytania, tam mówiłam w ostatnim filmiku, ja często jestem gdzieś w innym świecie albo bardzo zajęta i skupiona, więc ja jakoś mi to umyka, żeby czuć zapach innych ludzi, ale inni ludzie jakoś tak właśnie zwracają na to uwagę i często mnie pytają, często mnie zatrzymują i to nie tylko odkąd mam ten kanał, bo słuchajcie, jak ja zaczynałam ten kanał, to miałam dwie pełne komody perfum. No, także u mnie ta miłość jest od wielu, wielu lat do perfum, z tym, że ona się w różne kierunki poszerza lub rozwija, w zależności co tam jest mi zarekomendowane lub na co się natknę. Tutaj kolejna moja miłość, odkryta no, w trakcie właśnie prowadzenia mojego kącika, z tym, że z niczyjej rekomendacji, ja sama się na nie skusiłam i bardzo spodobał mi się ten zapach i mimo, że jest to zapach nazwany lekko gourmand tam na fragrantice, to ja bym tak tych perfum nie rozważała, ponieważ ja tu nie wyczuwam zupełnie nut karmelowych czy tej praliny, jedynie taką lekko słodszą bazę, no tą wanilię tutaj wyczuwam, dlatego je tu przygotowałam i wspomnę o nich na końcu, ponieważ no, typowe zapachy deserowe gourmand, no to znajdą się w innym filmiku, ok? Tych nie zaliczam do typowych zapachów deserowych, ponieważ one nie pachną mi pysznie ani jak jedzenie w żadnym razie. Natomiast była to moja miłość od pierwszego powąchania i nadal bardzo je kocham i również używam ich namiętnie. Tutaj zobaczcie, już jest takie zużycie, a tu przygotowałam już pusty flakonik i to też 100 ml.
Także to jest tego rodzaju miłość. Ja bardzo kocham ten zapach. One dla mnie, na mojej skórze, ja bardzo tutaj wyczuwam głównie owoce i cytrusy. Owoce w sposób właśnie taki świeży, cytrusowy, gardenie. Natomiast te słodsze nuty, to głównie wanilię czuję. Ja nie czuję tutaj zupełnie karmelu ani praliny, zupełnie. Ja czuję tu taką lekko sandałową, waniliową bazę. Natomiast nie nazwałabym ich perfumami kwiatowo-piżmowymi, kwiatowo-bursztynowymi. Nie, nie, nie. To są dla mnie wspaniałe perfumy owocowo-kwiatowe, po prostu z dodatkiem wanilii. Ja takie receptuję, ja takie odbieram, więc ja mogę tylko mówić za siebie. Co innego już w tych, jeżeli chodzi o flankery tych perfum, one spodobały mi się do tego stopnia, nie tylko, że już zużyłam cały duży flakon, ale do tego, że chciałam poznać flankery i pokazywałam Wam już tutaj babeczkę, którą sprawiłam sobie na Dzień Matki bodajże. I to właśnie typowy, pyszny zapach deserowy, jak i te Gold z czarną kokardką. Tam faktycznie czuć te nutki słodsze, te, które mamy tam w dodatkach, czy praliny, czy karmel, czy coś takiego śmietankowo-cukrowego, faktycznie tam czuć. I one pewnie znajdą się w filmiku o moich ukochanych zapachach Gourmand. Te natomiast absolutnie nie, bo dla mnie te faktycznie są zapachem owocowo-kwiatowym. Projektują bardzo długo na mnie, no powiedziałabym nawet do 8 godzin, z tym, że nie w sposób uderzający, jakiś mocarny czy irytujący, a w sposób znowu taki, no są idealnie, współgrają ze mną i z otoczeniem, naprawdę. Ja oczywiście tam w moich witrynkach mam jeszcze inne zapachy kwiatowe, ale one po prostu nie należą do moich ulubionych. Wręcz przeciwnie, ostatnio robiłam takie... Rozglądałam się po tych moich flakonikach i tak stwierdziłam, że na przykład niektórych zupełnie nie używam, także zastanawiam się, czy nie wystawić ich na sprzedaż, bo po prostu nie współgrają ze mną. I to nie tylko jeżeli chodzi o perfumy kwiatowe. Niestety. To perfumy, które nabyłam w ciemno, z własnych polowań lub z Waszych rekomendacji, które mimo, że okazały się dla mnie przyjemne i ładnym zapachem, to nie leżą na mnie ładnie, ok? No tak jak ubranie, może wydawać nam się ładne na wieszaku, ale na nas się nie układa. No to właśnie tak z tymi perfumami niektórymi, na przykład Amare Givenchy. Zapach mi się podoba, natomiast no, na mnie nie leży on dobrze zupełnie. Paloma Picasso chyba również tak. Mimo że Paloma to faktycznie taki zapach typu retro, który powinien faktycznie do mnie przemawiać. No i przemawia, jak czuję go tak na papierku. Natomiast jak czuję ten zapach na sobie, no to już inna bajka. Z Givenchy, powiem Wam, testowałam inne zapachy i najbardziej to podobają mi się perfumy Is That Is, ale one bardzo przypominają mi moje perfumy Knowing Estée Lauder. Więc dla mnie to tak trochę bez sensu, żebym miała tak zbliżone dwa zapachy w jednej witrynce. No może na zmianę, jak skończył mi się tym razem Knowing, to nie kupię kolejnego flakonika, tylko może właśnie skuszę się na te akurat Givenchy. Albo może się z kimś zamienię, może będzie taka okazja, chociaż z tym to ciężko, słuchajcie. Do mnie mają jeszcze dojechać, słuchajcie, perfumy Mont Paris, ale to chyba nie woda perfumowana, a woda toaletowa, ponieważ woda perfumowana, ja jej testowałam w Butcie, jest faktycznie bardzo tak intensywnie uderzająca w stronę słodką wieczorową. No ja wieczorowo raczej rzadko wychodzę i mam już perfumy wieczorowe, które kocham, dlatego skusiłam się na wersję EDT, żebym mogła używać je tak w formie dziennej. Dobra. Ja już je testowałam, bardzo mi się podobają, ale no szerzej Wam opowiem o nich, jak już do mnie przyjadą. Dobra. Tam jeszcze inne jakieś drobnostki mają do mnie przyjechać i tak jak mówię, są jeszcze inne zapachy kwiatowe, które tam w moich witrynkach mieszkają, natomiast nie należą do moich ulubieńców. No i też muszę zrobić taki remanent faktycznie i postanowić, co w tych witrynkach zostanie, a co nie.
bo ja lubię w tych witrynkach mieć tylko zapachy, których faktycznie lubię aktywnie używać. No bo w jakim innym sensie? Tak na wystawę to tak trochę. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja już będę zmykać i niebawem pojawię się z kolejnymi nowościami, relaksami. No mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo i wesoło. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa!